polskiej polityce zagranicznej nie mówi się w mediach zbyt dużo. Czy dlatego, że nie ma koncepcji nowej polityki? A może ugrupowania polityczne prawicowe i lewicowe wykazują pełny konsensus w tej kwestii? Na te i inne pytania spróbują odpowiedzieć paneliści uczestniczący w programie 4 RP na arenie międzynarodowej. W sprawach polityki zagranicznej od dłuższego czasu, to znaczy od czasu pewnej transformacji, jak gdyby poglądy między różnymi kręgami politycznymi, skrzydłami, partiami nie różnią się. I ta strategia, niezależnie czy ona wychodziła z lewej, czy była, może nie tyle wychodziła w lewej stronie, co była wymuszona na lewej stronie naszej sceny politycznej przez te 50 lat oporu przeciwko systemowi i przeciwko tej wizji, która wciskała Polskę w orbitę Donka Jeskiego. No, mam nadzieję, że głosując za wstąpieniem do Unii, nie głosowaliśmy za utrwaleniem linii Ribbentrop-Mołotow ustalonej w roku 1939, co znaczy, że naturalnym jak gdyby naszym odruchem i postawą jest i było, niezależnie od sceny politycznej, jest ten fakt, że oto kraje, które kiedyś były w ciele pierwszej Rzeczpospolitej, również są krajami europejskimi i krajami należącymi do owego łacińskiego, przynajmniej w jakimś tam stopniu, kręgu cywilizacyjnego. No i stąd, prawda, cieszymy się, że Litwa i Inflanty znowu znamy, prawda, i że Ukraina na dobrej drodze. Zdałoby się, uważam, że niekoniecznie najrozsądniej wszystko robimy. Niektóre rzeczy zupełnie bez wyczucia. Bez wyczucia może i mentalności tamtego narodu przez historię ogromnie pokrzywdzonego. Ja nie wiem, czy istnieje coś takiego jak polityka zagraniczna 4 RP, ale natomiast istnieje styl tej polityki. Gdyby się przyjrzeć na politykę polską do 1989 roku, to wyglądałaby ona jakby była po pierwsze celowa, a po drugie skuteczna. Znaczy jakby państwo polskie w całości, razem z jego elitami, miało jakiś wyraźny program działania i skutecznie go realizowało. No bo w końcu Polska osiągnęła to, co było dla niej najbardziej korzystne. Weszła do NATO, weszła do Unii Europejskiej. Mówiąc dużym skrótem, odbiła Ukrainę, czyli wprowadziła ją w sferę demokratycznych wpływów. I to jest dobry przykład działań Aleksandra Kwaśniewskiego na Ukrainie. Aleksander Kwaśniewski to nie był człowiek, który by dobrze znał Julię Tymoszenko czy obecnego prezydenta Ukrainy. Przyjaźnił się z Leonidem Kuczmą, byli po imieniu. Słuchałem takie fajne nagranie radiowe, jak razem sobie lekko podgrywali z ostatniej pielgrzymki na Ukrainę. Ojca Świętego to jest taki może mniej znany fakt. No to była pełna komitywa. Takie żarty się robiło w gronie Siwca albo właśnie w gronie kogoś takiego jak Leonid Kuczma. I nagle Aleksander Kwaśniewski zaczyna odgrywać ważną rolę w przemianach politycznych na Ukrainie. Dlaczego tak się dzieje? No, był prezydentem Polski, a prezydent Polski inaczej zachować się nie mógł. Kwaśniewski mógł odegrać na Ukrainie taką rolę, jaką odegrał, dlatego że miał bardzo dobre stosunki po obu stronach politycznego sporu. W Pałacu Prezydenckim, więc tam, gdzie się kształtowała polityka zagraniczna, jeśli powinna kształtować, spore zrozumiano, że na Ukrainie może dojść do zmiany władzy i że trzeba być przygotowanym na tym, że będzie inna ekipa. Stąd była na przykład konferencja w Belwederze opozycji ukraińskiej, stąd Juszczenko i Tymoszenko byli w Warszawie właściwie co miesiąc. Dlatego było to możliwe, na przykład na Białorusi taka rola Polski byłaby dzisiaj niemożliwa. W Polsce przez wiele lat było takie pojęcie konsensus w sprawach polityki zagranicznej. Ja uważam, że to pojęcie zrobiło bardzo wiele złego, bo jeśli jest narzucony konsensus, czyli są narzucone pewne poglądy, to nie ma dyskusji. I dlatego nie było dyskusji. Kiedy pojawiła się dyskusja o Unii Europejskiej, kiedy pierwsi eurosceptycy się ujawnili,
To było olbrzymie oburzenie, że ktoś potrafi mieć, że ktoś chce mieć inne zdanie. Nie. Jeśli nie ma różnicy zdań, to nie ma rozmowy o tym, jakie wyjścia są najlepsze. A my musimy o pewnych rzeczach rozmawiać. Po pierwsze, czy ze Stanami Zjednoczonymi, czy z Unią Europejską. Nie da się w dłuższej perspektywie mówić i ze Stanami, i z Unią. Jeśli stawiamy na Stany Zjednoczone i w dodatku stawiamy w ten sposób, że to polski prezydent do amerykańskiego prezydenta ma bezgraniczne zaufanie, więc nie będzie go o nic pytał, to nie prowadzi do umocnienia pozycji Polski, do załatwiania polskich interesów. No przekonaliśmy się o tym przez lata. Ja jestem zwolennikiem jednak stawiania na Unię Europejską i stawiania nie konfrontacji, ponieważ w Polsce jest teraz taka moda, konfrontujemy się z kolejnymi środowiskami. Jednym, drugim, trzecim, czwartym, w końcu na biednego owsiaka trafia. My słusznie przez lata mówiliśmy, że możemy być takim pośrednikiem czy realizatorem polityki wschodniej Unii Europejskiej, to jeśli dzisiaj się nad tym zastanowimy, bo my znamy wschód, jeśli się nad tym zastanowimy, to my już tego wschodu tak najlepiej nie znamy. My to znamy z czasów pociągów przyjaźni i oficjalnych wycieczek, natomiast dzisiaj więcej na tym obszarze poradzieckim jest właśnie Niemców, Amerykanów, Skandynawów niż Polaków i oni będą znali ten teren o wiele lepiej od nas, tym bardziej, że będą to robili racjonalnie. To znaczy tak jak kiedyś zarabiały tysiące ludzi na tym, że analizowały, kto stoi na trybunie na Placu Czerwonym, tak dzisiaj tysiące ludzi się zajmują analizą tego, co się tam na tym obszarze dzieje. Bracia Kaczyńscy nie znaleźli w ogóle jeszcze jakiegoś pomysłu na to, żeby swoje koncepcje, nawet wtedy, kiedy mają je okazję sami realizować. No, takim przykładem są wyprawy czy wizyty prezydenta do rozmaitych krajów partnerów Polski. Nie znaleźli chyba jakby jeszcze pomysłu na to, jak te swoje pomysły wcielać w życie. Znaczy nie wiadomo tak naprawdę, na czym ma polegać ta nowa polityka zagraniczna. To jest raz zdawanie egzaminu z tego, że się jest jednak równie sympatyczny, miły i miękki jak wszystkie poprzednie ekipy, a czasem takie właśnie dość nieoczekiwane, ostrzejsze wypowiedzi, za którymi jednak specjalnie nic nie idzie. Można mieć wrażenie, że są oni nastawieni na współdziałanie z Anglią w kierunku opóźniania i osłabiania integracji europejskiej. Wizja angielska jest wizją najbardziej rzecz biorąc Unii luźnej, bardziej wolnorynkowej, nieufnej wobec centralizowanych struktur, wobec biurokracji brukselskiej. No ale okazało się, że w praktyce oczywiście to przymierze wystawione zostało od razu na samym początku na poważny szwank, bo Anglia, za pomysłami Anglii szły nie tylko pomysły polityczne czy ideowe, ale takie pomysły budżetowe konkretne, w których Polska się kompletnie nie mieściła, przeciwnie okazało się, że takim doraźnym sojusznikiem Polski jest Francja, czyli kraj, wobec którego w dużej mierze polityka PiS-u miała być opozycji. Boję się, że możemy po prostu, często przez nieudolność, brak wykształcenia, brak kontaktu z Europą Zachodnią przez pół wieku, skompromitować tę piękną ideę, jaką jest myśl konserwatywna, także w polityce zagranicznej. Że trzeba umieć bronić tych wielkich, ważnych wartości, tej wizji chrześcijańskiej Europy w nowoczesny sposób. W taki sposób, który jest komunikatywny dla dzisiejszego młodego Europejczyka, dzisiejszego młodego Polaka, który pół roku spędzał w Londynie, pół roku w Białej Podlaskiej. Jeśli prezydent Rzeczpospolitej z rozbrajającym uśmiechem naszej korespondencji w Waszyngtonie mówi, że to był pierwszy prezydent, Bush jest pierwszym prezydentem, którego on w życiu spotyka, znaczy drugim w życiu, bo tym pierwszym to był 15 lat temu Václav Havel. Bez budowania tego intelektualnego zaplecza, to żaden polityk, czy to będzie PiS-u, czy RPR-u, czy jakiejkolwiek prawicy polskiej, on dochodząc do władzy, będzie bezradny. Niedostatek środków, ludzi, kadr w tym świecie konserwatywnym polskim będzie dramatycznie obniżał jakość polskiej polityki zagranicznej.
proszę Państwa, świat przyspieszył i to w sposób, który jest trudny do ogarnięcia najtęższym umysłom. To się da wyliczyć, to się da wyrysować, nie muszę chyba bliżej tłumaczyć, na czym to przyspieszenie podlega, a wyznacznikiem tego przyspieszenia jest globalizacja. Ona w uproszczeniu ma dwie twarze. Pierwsza to jest ta, która nam się podoba, którą lubimy, że w uproszczeniu siedząc na plaży nad Morzem Śródziemnym możemy grać na giełdzie w Tokio i w Nowym Jorku jednocześnie, że siedząc i cały czas wygrywać i siedząc tutaj, że ktoś jest zainteresowany, możemy śledzić meandry życia kulturalnego w Sydney i w Amsterdamie i w Londynie i kto będzie jeszcze chciał czytać tamtejsze teksty i za chwilę będziemy mogli sobie dowolny program telewizyjny z każdego kąta świata ściągnąć. Sądzę, że technicznie lada momentu będzie możliwe i tak dalej, i tak dalej. I to jest piękne, to jest bardzo fajne. Ale globalizacja ma jeszcze ten drugi wymiar, gdzie i człowiek, i mniejsze organizmy są pyłem i nic nie znaczą. Mianowicie zaczynają się liczyć tylko wielkie organizmy, czy państwowe, czy gospodarcze, to tam się jakieś łączy coś w którymś momencie. I tu już nie jest tak wesoło, bo Czarna Afryka jest już historycznie przegrana, to ja wiem, czy nie w sposób ostatecznie nieodwracalny, bo na rozdrożu jest Ameryka Łacińska, a już na pewno południowa, bo na takim samym rozdrożu znajduje się Rosja i to już jest dla nas bardzo niebezpieczne, bo ktoś, kto sam ma wątpliwości do własnej dalszej przyszłości, po prostu może się zachowywać w sposób niekontrolowany, a poddybajmy sobie na ten koniec wolno. No przecież Rosji grozi ogromny konflikt z Chinami o Syberię. To tkwi gdzieś tam, to historycznie można wyprowadzić. Potem te Chiny kiedyś muszą eksplodować w sensie demograficznym, jakimkolwiek by innym, a to jest właściwie jedyny kierunek. A my tę Rosję mamy przecież no, na granicy. To, że akurat tylko Kaliningradu to jest nieważne, no, blisko ją mamy. No i mamy to ogromne szczęście, że takie wielkie ugrupowanie już się ukształtowało, jest w trakcie do ukształtowania, my się w nim znaleźliśmy, byliśmy, padało to już w jakichś okolicznościach się stało, jesteśmy, fajnie. I to jest podstawowy wyznacznik także polityki zagranicznej. Umacniać, budować tę Unię, nie tracąc jednocześnie tożsamości i charakteru narodowego. Rozumiem, że pan nie uczestniczył w rozmowie z Bushem i panem prezydentem Rzeczypospolitej, ale jakie plusy, minusy konkretnie tej wizyty pan by krótko w trzech punktach mógł wyjaśnić? Takim najważniejszym celem Lecha Kaczyńskiego było zrobienie dobrego wrażenia na George'u Bushu i to oczywiście jest ten ciągle istniejący osobisty wymiar polityki. Pytanie na ile skuteczny, bo oczywiście w ostatecznym rozrachunku Ameryka będzie prowadziła politykę niezależnie chyba od tego, jak sympatyczny czy fajny okaże się polski prezydent. No z tego, co nas dobiegło z jakichś tam ech amerykańskich okrętową drogą, to ponoć prezydent Kaczyński zrobił dobre wrażenie na Bushu, aczkolwiek nie demonstrowali oni takiej zażyłości, jaką dało się wyczuć między Bushem a Aleksandrem Kwaśniewskim. No, ale po pierwsze to jest początek dopiero, po drugie to są trochę inne typy ludzkie, prawda? Kaczyński jest o wiele bardziej taki zasadniczo sztywny, sprawia wrażenie dużo starszego od Kwaśniewskiego, choć w gruncie rzeczy różnica wieku nie jest duża. Natomiast no, ja bym zwrócił uwagę na dwie jeszcze aspekty tej wizyty, które nie łączyły się bezpośrednio z rozmowami samym Bushem, ale one mają właśnie duże znaczenie. To jest właśnie przykład tego, jak się ta polityka zagraniczna trochę zmienia. Pierwsza, no to było spotkanie Lecha Kaczyńskiego ze środowiskami żydowskimi. Tam się dość duża grupa właśnie Żydów amerykańskich z prezydentem spotkała. To po pierwsze było ważne z tego punktu widzenia takiego czysto propagandowego, o czym wspominał choćby Maciej Łętowski, to jest ta kwestia opinii Polski, prawda? No, niewątpliwie my musimy trochę jakby pokazać, że nie jesteśmy skonfliktowani z tymi środowiskami, zwłaszcza w kontekście tego, co się działo parę lat temu jeszcze w samej Ameryce. No, pamiętajmy, że tam ciągle wizerunek byłego, zmarłego szefa polskiej Polonii, Kongresu Polonii Moskala. To miało znaczenie takie czysto propagandowe. Natomiast z drugiej strony ponoć prezydent Kaczyński rozmawiał z Żydami na tematy konkretne, znaczy prosił, jakby żeby powstrzymali trochę, czy złagodzili pewną presję
związano z roszczeniami majątkowymi. Bardzo ważny jeszcze jeden wymiar, moim zdaniem przełomowy w jakiejś mierze, no to była wyprawa prezydenta Kaczyńskiego ostatniego dnia do Chicago. Prezydent pojechał do Polonii Polskiej, wiadomo, największe, czy ogromne skupisko kraju polskiej Polonii to właśnie jest nie Nowy Jork, czy nie, tym bardziej nie Waszyngton, ale Chicago. To jest to środowisko, które do tej pory nie miało dużego kontaktu z polskimi władzami. Kwaśniewski nie był tam ani razu. To wynikało z różnych powodów. To jest środowisko takie bardzo prawicowe, trochę nieufnie, niechętnie patrzące na to, co się dzieje w Polsce. Z drugiej strony, no właśnie, obciążone pamięcią o Moskalu. Teraz oczywiście ta sytuacja trochę ulega zmianie, bo ci nowi liderzy tego środowiska są dużo mniej krytycznie oceniani w Ameryce, nie posługują się tym językiem takim jednak antysemickim, który Moskalowi zamknął drogę do Białego Domu na wiele lat, tak naprawdę. No, ale wizyta prezydenta miała jeden aspekt. Ona zachęciła tą Polonię do tego, żeby dobijała się swego w samej Ameryce. Ta Polonia jest ponoć dość mało aktywna w sensie politycznym, dość mało, zwłaszcza aktywna w naciskaniu na politykę amerykańską. Tymczasem na przykład wizyta prezydenta Kaczyńskiego w Chicago wywołała tak teraz istotny zupełnie fakt, że gubernator Illinois, który do tej pory miał niewielki kontakt z tą polską Polonią, wziął udział w uroczystości składania kwiatów pod ikiem Kościuszki, co traktowano jako taki wyraz no, trochę wyjścia tej Polonii na, może nie na salony polityczne, bo tego w do Ameryki się nie da powiedzieć, ale w każdym razie pewnego przekraczania zakrętego kręgu izolacji. Trudno podsumować wielowątkową dyskusję, która miała miejsce w naszym programie. Potraktujmy ją raczej jako rozpoczęcie pewnego tematu, zawsze aktualnego w trzeciej czy czwartej RP, za 50 czy nawet za 100 lat.